Dzisiaj Sąd Okręgowy w Warszawie nakazał Antoniemu Macierewiczowi przeprosić Donalda Tuska, Radosława Sikorskiego i Tomasza Siemoniaka za skandaliczny tweet sprzed lat 4, w którym to tweecie oskarżył ich o ukrywanie sprawców katastrofy smoleńskiej. Panie Antoni, czas na przeprosiny. Postanowiłem pomóc panu i nagrać dla pana tekst przeprosin, o które żeśmy wnioskowali. Ja, Antoni Macierewicz, przepraszam pana Donalda Tuska, pana Radosława Sikorskiego i pana Tomasza Siemoniaka za naruszenie ich dóbr osobistych w ten sposób, że w moim wpisie z dnia 26 maja 2020 roku zarzuciłem im niezgodnie z prawdą i bezpodstawnie, iż ukrywają przestępców, sprawców katastrofy smoleńskiej. Oświadczenie publikuję na skutek przegranego procesu sądowego. Myślę, że pomogłem. Sądzę, że teraz trwa w Trybunale Konstytucyjnym postępowanie w sprawie wydania postanowienia o zabezpieczeniu zakazującym sądowi żądania przeprosin od Antoniego Macierewicza. Mamy taką tradycję ostatnio, że co sprawa przeciwko pisowcom, to się wtrąca najpierw Trybunał Konstytucyjny, potem pan prezydent. Od razu też przypomnę panu prezydentowi, od wyroku w sprawach cywilnych ułaskawienie nie przysługuje. Chyba, że powiemy, że jest to uprawnienie monarsze, przepisy nie obowiązują i pan prezydent generalnie może uchylić każdy wyrok każdemu tak, jak chce. Ale konsekwencje przyjęcia tego, że pan prezydent miałby prawo do uchylania wyroków cywilnych, mogą oznaczać, że pan prezydent za chwilę uchyli komuś wyrok rozwodowy, albo orzeczenie adopcyjne, albo inne postanowienie sądu, które kształtuje prawa cywilne lub rodzinne obywateli. Tak więc nie, w sprawach cywilnych uprawnienie ułaskawienia nie przysługuje. Macierewicz po zakończeniu procedury będzie musiał przeprosić. Myślę, że mogą mieć satysfakcję ci panowie, którzy zdecydowali się na to postępowanie przed wieloma laty. Sądzę, że chciano w ten sposób powiedzieć dość tym kłamstwom Antoniego Macierewicza, które rozpleniły się, można powiedzieć, nawet w części naszego społeczeństwa. Fundamentem ideologii PiS przez wiele lat było kłamstwo smoleńskie. Polegało ono na tym, że zarówno Antoni Macierewicz, jak i Jarosław Kaczyński oskarżali przeciwników politycznych o to, że w jakiś sposób współodpowiadali albo za katastrofę smoleńską, albo tak w tym przypadku za błędne jej wyjaśnianie, czy też ukrywali możliwości wyjaśnienia tej katastrofy. To wszystko okazało się, proszę Państwa, nieprawdą. Cały mit smoleński zbudowany przez Kaczyńskiego i Macierewicza, te miesięcznice, te wyprawy na Wawel, teraz wiemy, że nawet premier co miesiąc samolotem rządowym leciał na Wawel, żeby co miesiąc, proszę Państwa, pójść do krypty Lecha Kaczyńskiego i Marii Kaczyńskiej. Ja nikomu nie odmawiam prawa do żałoby. Każdy, kto stracił bliską osobę, wie, że ma prawo do takiej żałoby. Ale to, co robiono z żałobą po zmarłym Lechu Kaczyńskim, to była kpina również wobec prezydenta Kaczyńskiego. To była kpina wobec naszej kultury, gdzie po roku przechodzimy z etapu żałoby na pamięć, ale już bez takiego rozdzierania ran, a szczególnie te miesięcznice, na których powtarzano. Ja pamiętam te słowa Antoniego Jarosława Kaczyńskiego. Brawo Antoni, on dojdzie do prawdy. To wsparcie, które udzielał nieustannie Jarosław Kaczyński Antoniemu Macierewiczowi. Wstydź się, Jarosławie Kaczyński, wstydź się. Dzisiejszy wyrok jest też wstyd dla ciebie, bo te kłamstwa, które rozprzestrzeniał Antoni Macierewicz, te pomówienia,
te oczernianie ludzi, te budowanie fałszywej rzeczywistości, okłamywanie narodu w tej sprawie, to jest, Jarku, twoja wina w głównej mierze, bo ty chroniłeś tego cymbała, który zasiadał na funkcji ministra obrony narodowej, który został wyrzucony z tej funkcji pod wpływem interwencji naszych sojuszników, bo już nie mogli wytrzymać z takim nieodpowiedzialnym człowiekiem. Wstyd się, Jarosławie Kaczyński, że ze śmierci tragicznej swojego brata zrobiłeś broń polityczną, którą waliłeś w głowy przeciwników, oskarżając ich o niepopełnione czyny. Wstyd się, Jarosławie Kaczyński. Sprawa wyjaśniania smoleńskiej katastrofy to jest twój wielki wstyd. Wstyd się za tych, którym ludzi wykopywaliście z grobów i prowadziliście przymusowe ekshumacje po to, aby przedłużać postępowanie prokuratorskie, bo postępowanie to wyjaśniało jednoznacznie, że przyczyną katastrofy była nieodpowiedzialność pilotów, nieudolność kontrolerów lotów i naciski mimowolne bądź świadome ze strony obecnego w kokpicie generała Wojska Polskiego, którego Lech Kaczyński bronił przed odwołaniem. Taka jest prawda o tej katastrofie. To wykazali biegli. A wyście przedłużali to śledztwo, bo chcieliście robić cyrk. I to, co dzisiaj padło na sali sądowej o skandalicznych słowach dzielących Polaków, o tym sędzia mówił, że te wszystkie pomówienia miały skutek w postaci podziału społeczeństwa i wprowadzania zamętu w tym zakresie. Sądzę, że Smoleńsk oczywiście nie zakończy się na wyroku wobec Antoniego Macierewicza. Będziemy jeszcze długo kończyli tę sprawę, wyjaśnianie wszystkich okoliczności, które doprowadziły do tego, że państwo polskie zaangażowało się promowanie teorii bzdurnych Antoniego Macierewicza i jego podkomisji. Będziemy wyjaśniali zmarnowanie pieniędzy, zniszczenie drugiego Tupolewa, no bo przecież Antoni Macierewicz zniszczył nasz majątek narodowy, ale te kilkadziesiąt milionów złotych, żeby udowadniać swoje chore teorie jakimiś eksperymentami. Oni zniszczyli drugiego Tupolewa, który był wart kilkadziesiąt milionów złotych. I to wszystko, co oni opowiadali później, jak się okazało, że nie ma żadnych dowodów na jakąkolwiek winę umyślną w tej sprawie, to było wszystko ukrywaniem rzeczywistości, pokrywaniem tej rzeczywistości kłamstwem. Panie Macierewicz, skłamałeś oskarżając moich mocodawców. Skłamałeś oskarżając Donalda Tuska, Tomasza Siemoniaka i Radosława Sikorskiego. Przeproś. Przeproś i skończ z tą konfabulacją nieustanną, która zatruwa twój umysł, umysły twoich kolegów z PiS-u i umysły tych, którzy przez lata wiernie głosowali na Prawo i Sprawiedliwość. A wyborcom PiS-u chciałbym powiedzieć, jako również przyjaciel wielu z tych, którzy zginęli w katastrofie smoleńskiej. Sprawa została wyjaśniona. Mamy raport rządowy, który sprawę wyjaśni. Nie słuchajcie się szarlatanów, oszczerców, kłamców, bo oni na waszym sentymencie do zmarłych robili karierę polityczną. Taka była przyczyna kłamstwa smoleńskiego, które dzisiaj zostało przez sąd ocenione, obalony i za które Antoni Macierewicz musi przeprosić.